Hej, byłam właśnie w ogródku, pozrywałam miętę. Słuchajcie, jak pięknie pachnie. Umyta jest i będę ją suszyć. Tutaj patrzcie, jeszcze mam tutaj ciągle. Oj, przepraszam, ostrość. Tutaj już mam wysuszoną, odsączoną. No i będę suszyła. Dzisiaj kładę ją z łodygami, bo już jest trochę. No dobra, nie jest późno. Jest godzina 19, ale nie chce mi się tego obrywać dzisiaj, więc sobie tak niech to podeschnie, a jutro po prostu będę listki odrywać z łodyg, no i będą sobie tak się suszyć dalej. Ale mówię wam, jak pięknie pachnie. Lubię zapach mięty. Zobaczcie, jaka ładna jesień. Ale jaka ciepła. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Zobaczcie, w czasie mycia okien zaczął padać deszcz. Ej, z dala nosek od szyby. Deszcz pada. Nie widzicie tego, ale pada. No widać z tamtej strony, że, no, że są krople deszczu na szybie, ale zobaczcie, no. I nie umyję z tamtej strony szyb. No niestety, umyłam z wewnątrz, a z zewnątrz umyjemy albo jutro, albo za jakiś czas, bo widzę, że się przejaśnia. Także możliwe będzie, że jak przestanie deszcz padać, a to jest chwilowe, jednorazowe, więc jeszcze jest szansa, że jeszcze dzisiaj umyję okna z zewnątrz. No zobaczymy. Się zmachałam trochę. Dzień dobry. Ja wyglądam tak. Włos wygląda jak wygląda. Usiądę chwilę, bo się zmęczyłam troszeczkę. Dziewczyny w domu, więc może być trochę głośno, albo mogę częściej przerywać nagrywanie. Pokosiłam, jak widzieliście. Umyłam teraz szyby. O, już przestaje padać, także jest szansa, że chwilę odpocznę i zaraz wezmę się za mycie okien z zewnątrz. Póki co, no co, jestem zadowolona z tej myjki. Jest to karczer, nie wiem, jak zwał, tak zwał, myjka. Już widzicie, tutaj zebrałam tyle wody. Odwrócę kamerkę i wam pokażę, może tak mi będzie lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, to jest ten karczer. No i ja to myję tak, że mam specjalny, mam zwykły płyn. Kupiłam w Lidlu. Nie, przepraszam, nie w Lidlu, w tym. W Kauflandzie. Jestem bardzo z niego zadowolona. Bardzo fajnie czyści. I wiecie co? I tutaj też jest taki dozownik do tego, że tam się właśnie wlewa płyn. Niekoniecznie specjalny. Nie musi być specjalny płyn. Ale ja go ostatnio wlewałam z tej butelki. Tutaj w ten pojemniczek. No ale mi było troszeczkę tak...
No trochę mało wygodnie, bo kapie z tego dozowniczka po dłuższym, wiecie, psikaniu. No i wygodniej mi jest po prostu, jak myję tym, psikam sobie tym, a ściągam tym. A ranty, jak widzieliście, pomagam sobie jeszcze ściereczką, bo tam jeszcze niedobrze, niedokładnie dochodzi do rantów. Przynajmniej ja tak myję, że mi nie dochodzi do rantów, ale ja się tym nie przejmuję właśnie, bo jak zostaje jakaś ewentualna smuga, to sobie, wiecie, rachciach i koniec. I to jest bardzo dobry sprzęt, bo nie namacham się tym tak jak przy tradycyjnym myciu okien. No wiecie, mam okna bardzo duże. Spore. I tu mam okna spore, i tu, i tu. No i na górze mam. Także trochę tych okien mam do umycia, więc idzie się bardzo namachać. Więc ta myjka pomaga mi w tym, naprawdę jest mi trochę lżej. I tak się trochę zmęczę, ale już nie jest to takie zmęczenie, jak mówię, przy zwykłym takim, wiecie, polerowaniu. No weźcie takie okna ręcznie, machajcie. No to po prostu jest troszeczkę ciężko. Dlatego ta myjka jest bardzo, bardzo fajna. Mówię myjka, ściągaczka. Bo nie dość, że szybko mi się myje, to jeszcze troszeczkę lżej. Już nie pada. Teraz mogę z tamtej strony umyć okna. Tutaj nie widzicie, bo te szybki takie piękne są, ale z tamtej strony widać, że są takie brudne od tych ptaków, od tych much. Zobaczcie, tu są jakieś kropki tutaj. Tutaj to w ogóle jakieś, nie wiem, pióra. Co to jest tutaj? Jakieś takie, nie wiem. To wszystko jest z zewnątrz. One są takie upaćkane, że ja już naprawdę patrzeć na te okna nie mogę. A ty co już? Co? O! Tak, myślisz, że wszystko się wokół ciebie kręci. Więc no, ja mam dzisiaj taki dzień sprzątania. W międzyczasie ziemniaki gotuję. I muszę odpocząć, bo trawy, jak widzicie, też trochę mam do skoszenia. To kosiłam z 3 godziny chyba podwórko. No i od razu wypiłam sobie kawkę, zrobiłam małą przerwę na kawkę. Teraz wzięłam się za szyby. No i co? No i nic. Po szybach będę odpoczywała. Już dzisiaj nic nie robię, bo wczoraj sprzątałam, odkurzałam. Dzisiaj zresztą też odkurzam, bo ja codziennie muszę odkurzyć, bo ten psiak, ten mój towarzysz, teraz zaczyna linieć, gubić sierść, więc no jest trochę tego. I codziennie odkurzam, nawet, słuchajcie, nawet 2 razy dziennie. Ale ja już myślę o rumbie. Rumbie albo takim, wiecie, takim innym, innej marki robocie. Po prostu o takim robocie, który sam będzie sprzątał, bo tutaj idzie się też nabiegać. No, jest tego po prostu, metrów jest sporo, więc myślimy z mężem, że w przyszłości kupimy sobie 2 roboty. Jeden z nich będzie sobie sprzątał na dole, a drugi na górze. Trzeba sobie ułatwiać życie. Póki co skupiamy się na kuchni. Póki co są inne, wiecie, inne wydatki i inne plany, ale w najbliższej przyszłości planujemy sobie takiego robota albo takie 2 roboty kupić. No, deszcz przestał padać, idę z zewnątrz umyć okna. Mam nadzieję, że już dzisiaj nie będzie padało, a jak będzie padał, to już mnie to nie obchodzi, bo najgorszy brud muszę umyć. Tak mi to razi w oczy, że po prostu nie przeżyję tego dzisiaj. Dobra, lecę myć dalej okna. No. Słuchajcie, słońce wyszło i powinnam umyć te okna z tamtej strony, ale tego na razie nie zrobiłam, bo umyłam u mojej córy z tamtej strony, jednak zaczęło się bardziej mazać na tej wodzie, na tych kroplach deszczu ten płyn. No i stwierdziłam, że jednak to chyba właśnie głupi pomysł po deszczu myć okna. Poczekam, aż wyschną. Aż będą suche, aż się wysuszą dobrze te okienka. No bo tutaj widzicie, tutaj też są jeszcze krople deszczu na szybie, więc to się będzie mazało. Więc możliwe, że dopiero jutro to dokończę. No. Tymczasem to chyba jest znak, żeby po prostu odpocząć sobie dzisiaj. Piękna pogoda, pięknie skoszona trawa. Prawda, Tango? Tak, skoszona pięknie trawka. Pies teraz nie wyjdzie, bo jest tak mokro. Błotko jest przed domem, że mi tak nanosisz teraz tego brudku, a ja sprzątałam trochę, wiesz? Piękną mamy jesień.
Jest klimat, co? O. Cudownie. No, kocham ten widok. Jest przepiękny. Trochę jestem już padnięta, a mam tyle jeszcze rzeczy do zrobienia. Mam jeszcze pranie poskładać, bo dwie suszarki mi wyschły już. Nie chcę mi się, muszę jeszcze wyprasować, ale dobrze, że jutro jest niedziela, jutro mam też wolne, bo mam akurat weekend wolny. Więc chyba zostawię to sobie już na jutro. Idę zaraz z dziewczynami posiedzę. Ale właśnie tak pomyślałam, że jeszcze przydałoby się szafy ogarnąć, czyli wyjąć już jesienne rzeczy, a pochować już te letnie. Ale też nie mam... Wena może by się jeszcze znalazła, ale no już mi się nie chce, już nie mam sił. No, już mi się nie chce. Więc chyba też albo na jutro to zostawię, albo już po prostu na jakiś inny dzień. Dzięki kochani za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Ostatni filmik, ten wcześniejszy. No, fajnie się wygrał, bo przesyłał się całą noc i tam parę godzin jeszcze rano, ale w miarę szybko się wgrał, więc nie pozostaje mi nic innego jak nagrywać krótsze filmiki. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Dzień dobry. Do widzenia. Tam goś. Piękny jesteś ty. Wystawowy.